Endecja. To będzie koniec mojej wypowiedzi. Gdzie jest Endecja? Tutaj jest. Proszę bardzo. Szanowny panie pośle, kilka dni temu dopuszczono się skandalicznej manipulacji na temat prezesa naszego stowarzyszenia, posła Adama Anduszkiewicza, gdzie na... Kogo? Pewnej, posła Adama Anduszkiewicza. Tak. Gdzie na fotografii, na pewnej fotografii z sali treningowej umieszczono na koszulce jego kolegi nazistowską swastykę. I ten fotomontaż, ten fake news został podany dalej na Twitterze przez takie osoby m.in. jak Tomasz Lis, Borys Budka, czy też Janusz Piechociński. I tutaj chciałbym zapytać, czy może pan ma na tyle tutaj dobrego wychowania i godności, żeby przyznać, że jednak później brak przyznania się do błędu, to jednak nie jest godne byłego wicepremiera Polski. Znaczy wie pan, bo pan mówi o moim dobrym wychowaniu. Ja staram się, no przynajmniej wyniosłem z domu, tak myślę, że dobre wychowanie. I ja uważam, że tego typu powtarzanie newsów czy fake newsów, a właściwie to się powinno mówić kłamstwo, bo to jesteśmy w Polsce i nie mówmy fake newsy, tylko mówmy po prostu kłamstwa. Jeżeli rzeczywiście są to kłamstwa, no to przepraszam, no. Wszyscy ci, którzy podają dalej tą nieprawdę, to powinni się, jeżeli jest to nieprawda, a wierzę w to, że jest to nieprawda, dlatego że znam Adama, często z nim rozmawiam i go szanuję jako posła i jako człowieka, to po prostu powinni się puknąć w łeb, no tyle.